Słuchawki. OnlyFans. Mam założyć, czy nie? Tak, nie, no, co ty? A, no, telefon sobie ściszy. W miarę możesz mówić po prostu do tego Majka. No dobra. Dawid się chyba kręcił przy nim. Daj mi, weź odłóż telefon, żeby czasami ten Majk kurwa zbiera dziwne... Tak? No. Mhm. Robloxowe sygnały. No dobrze. Może w trakcie poprosić o kadzidło. Artur, przyszykuj kadzidło. Przyszykuj. O, jestem w głośnikach. O kurwa. No, ja panie też. Producer. Wow, 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 wow. Masz wow, wow, wow. No właśnie nie. Ale to tylko dwa jest, tak? No tam wypitwę zostało. No. I woda może być? Jasne, że to musi być. A kadzidło? Kadzidło. A jak dzisiaj wywiady poszły? Słoczko? Mhm. A ta dziewczyna, co była ładna, to jest jakaś... ona śpiewa, robi łzy? No, na wszystko sobie sama robi. Super. Muszę posłuchać, nie słuchałem nigdy. A chyba... Ma parę fajnych rzeczy. Tak? Mhm. Mogę się tam... się usiąść tam na tym siedzisku? No, leć. A chłopaki jest... Właśnie Patryka też można czasami podpytać o coś, bo on nigdy nie chce mówić, a on, wiesz, 50% kurwa rzeczy robi. Z razem ze mną, więc... Dobra, pierdolę ciacho i zaczynamy. Spoczko, spoczko. I co, później po nagrywkach takich siedzicie i obrabiacie to od razu? Nie, już Artur przyszykował Audacity, widziałem. Odszumiasz pewnie już jest? No pierdala już, kurwa. Mówię, jeszcze dwa miechy i będzie masterclassy z tego dawał. Stary, już mlaskanie wycinałem. Ale są na to wtyczki. Ale do Audacity chyba nie można wpinać, nie? Nie. No co takie, wiesz, na oddech i na ten można wpiąć normalnie wtyczkę i samo wytnie, nie? Na razie to ja, wiesz, odrabiam swoje lekcje, nie? Dobra, wyciszymy telefony, wyciszymy. Wyłącz dźwięki świerne, ten Paweł, Krystian. Jezus. Dobra. Gotowy? No oczywiście. To są Rozmowy Rawicza. Podcast niezależny. No to przedstaw się. Cześć, jestem Łukasz Żurkowski. Zespołu Żurkowski. Lider zespołu Żurkowski. Moja codzienność to? Myślenie, za co zapłacić rachunki. No, nieźle. Jak Wojtek był mały i chciał... Wojtek jak był mały, to chciał zostać strażakiem. Była taka bajka. A ty? Ja zawsze chciałem zostać muzykiem. Jestem uzależniony od? Nie mogę powiedzieć. Żartuję. Weź jeszcze raz zadaj to pytanie, przykleimy, co? Przykleicie? Przykleicie. Ja się zaciąłem, nie? Czuję... Artur. No dobra, no. A jestem uzależniony od? Nie mam uzależni. Ostatnio wzruszyłem się, gdy? Gdy mi się van rozkraczył pod Londynem. Nienawidzę w sobie? Wielu rzeczy, ale tak głównie lenistwo. Nie wierzę w... Muszę pomyśleć. Nie wierzę w... Chyba w Boga nie wierzę. No. Podziwiam? Kogo? Za co? Co, podziwiam wszystkich tych, którzy podnieśli się z jakiegoś takiego wielkiego doła i idą dalej, nie? I na koniec, najgorszy temat do rozmowy to? Szkoła. Nie ma o czym mówić. No i teraz jest dżingielek. Na rozmowę zaprasza Artur Rawicz. Dobra, to w szkole to nie będę cię męczył. To jak gdyby też nie mam jakichś doświadczeń za dużych w tym temacie, więc po co się wygłupiać. Ale powiedz mi, czy kusza padł?
Co? Chyba właśnie jeszcze nie. Jeszcze nie, tak jakby, no jesteśmy tutaj w Warszawie właśnie i wydaje mi się, że to jest takie pokłosie tego, że ta płyta wyszła, że możemy zagrać na tym WOŚP-ie finałowym. Aha. I tak jakby nabiera to rozpędu jeszcze nadal, nie? Tak jest coraz lepiej, bym powiedział. A, to ładnie. No. Bo mówisz o WOŚP-ie, bo to dlatego, że my się nagrywamy w zasadzie w przededniu finału, nawet dokładnie w przededniu. W Wigilii finału. Zaraz kadzidła poszukam, żeby zostać w temacie. Ale przed wami jest jutro dosyć taki chory dzień. No, zwariowany na maksa. Bo to te kulisy, to wiesz, znaczy jak się wychodzi na tę scenę i się uśmiecha i w ogóle tam jak się macie i zróbcie wielki szałas, to w ogóle fajnie, nie? Ale jak gdyby tak spojrzeć od dupy strony, czyli tak zwanego backstage'a, no to... No jest trochę nad tym pracy, nie? Szczególnie, że gramy dwa koncerty w jeden dzień, więc musimy najpierw pojechać do Żyrardowa na próbę jutro z samego rana. Wrócić, zagrać koncert w Warszawie, po koncercie spakować graty, pojechać do Żyrardowa, zagrać koncert, później spakować graty, wrócić do Warszawy, żeby się wyluzować. Także wieczorek mamy wolny jutro, nie? Ale to jest taka przyjemna sprawa dla nas, nie? Lubimy takie rzeczy na maksa. No ale to jak słuchacie już, to jest historia, ten wieczorek już minął. I jak gdyby nie składajcie żadnych ofert towarzyskich ani tych rozrywkowych, bo to już trochę za późno, szczerze mówiąc. Natomiast pytanie, jakim trzeba być wariatem, żeby chcieć w ogóle robić takie rzeczy? No, trzeba być mną, trzeba być chłopakami, którzy tu siedzą i chcieć po prostu. No, wiesz, jeżeli nadarzy się okazja, żeby pokazać się na takich scenach, to dlaczego by nie? Tak jakby o to w tym chodzi, nie? Żeby grać jak najwięcej, żeby jak najwięcej tych pojedynczych osób na takich koncertach wyłapywać przez długi, długi czas i w końcu tam zbudować jakąś rzeszę swoich fanów i zabukować koncert swój i sprzedać chociaż 100 biletów, nie? A to jeszcze jest taki etap, że to jest 100 biletów, czy już się tam trochę poprawia? Wiesz co, ciężko nam teraz stwierdzić, bo nie zrobiliśmy takiego koncertu sprawdzającego, gdzie byśmy tylko my grali i ktoś przed nami zagrał support. Planujemy zrobić to może na jesień tego roku i wtedy się dowiemy. Ale zeszły rok na przykład, no to w Poznaniu było 7 osób, nie? Tak jakby, wiesz, duże sceny niby były, graliśmy sporo, ale nie w każdym mieście to się przykładało, nie? W Wełku na przykład było około 100, gdzie nam po prostu kopary opadły, bo to miejsce tyle osób przyjąć nie mogą, nie? Tak naprawdę, do środka. Więc to jeszcze tak troszeczkę nam brakuje, nie? Żeby móc sobie opłacić hotele za własny hajs. I grać no, jak ten biznes działa w ogóle, jeżeli jest jak jest? Tak, bo trochę jak gdyby zakładam, że jak do kogoś docierają takie informacje, wiesz, o ilości sprzedanych biletów, jak sobie to przemnoży przez cenę biletu, a potem jak sobie po drugiej stronie tej tabelki wpieprzy liczbę kilometrów, razy spalanie, razy ilość muzyków, czy liczbę, razy liczbę obiadów, nie? Bo oni też muszą coś zeżreć. No dobra, no można spać w dwójkach i trójkach, jak gdyby nie ma miejsca na dziewczyny, ale kurwa, no to się nie zapina. No, wiesz co, jak mówiłeś, to patrzyłem na minę mojego perkusisty, który tam siedzi, nie? On na pewno by chciał coś powiedzieć w tym temacie. To jest człowiek, który jak do niego dzwonię, to pyta, co chcesz, nowe pieniądze? U nas to wygląda tak, że no my jesteśmy na takim etapie, że my bardzo chcemy tak jakby wypłynąć na te szersze wody, nie? Jest jeszcze od kogo pożyczać. No tak, i też tak jakby pracujemy na etatach, nie? To nie jesteśmy, wiesz, gwiazdorami, tylko w czasie wolnym gramy, a jak nie gramy, to idziemy do roboty. Ja aktualnie wywożę śmieci w jakiejś agencji, nie? Jakieś krzaki tnę i wiesz, zarabiam w ten sposób na życie aktualnie. Więc to tak wygląda. Ale jeżeli ma się bandę takich przyjaciół, jak my jesteśmy na co dzień, naprawdę jesteśmy przyjaciółmi i chcemy, i mamy wspólny cel, no to w ogóle wiesz, czy nie ma z tym żadnego problemu, nie? Tak naprawdę wszystkie koszty dzielimy na czterech. Oczywiście czasami się to zwraca, czasami nie. Teraz coraz częściej tak, na całe szczęście, że wiesz, przyjeżdżamy, jest ten hotel, nie? Musimy używać bookingu i kminić po prostu, gdzie tutaj się przespać. I raz tam Michał zabukował po prostu taki świetny booking, że jakiś to wiesz,
Nie będę opowiadał szczegółów, ale wchodzisz po prostu, całe to mieszkanie taką fryturą waliło, wiesz, pełno jakichś tam różnych dziwnych typów nawalonych. Mówię, no, ale za 60 zł, za, wiesz, 6 dyszek. No i w ten sposób jakoś szuka się tych oszczędności. I tak jak mówię, my nie jesteśmy jeszcze na takim etapie, żeby odrzucać cokolwiek. No wiadomo, że nie przyjdziemy zagrać koncertu jednego, który sami, lub mój menadżer, nasz menadżer zorganizował, żeby sprawdzić, tak, czy tam coś się zwróci, czy nie. To nie ma sensu kompletnie, bo na podróż w jedną stronę z Anglii do Polski vanem ze sprzętem to jest około 6 tysięcy złotych, nie? W jedną stronę. Mhm. Przepraszam, w obie strony. Tak jakby prom i benzyna i ubezpieczenie. Także to nie ma żadnego sensu, ale jak jest taka okazja, jak właśnie podczas której możemy się pokazać na wielkim finale i zagrać jeszcze drugi koncert, a przy okazji nagrać perkusję na płytę, bo robimy wszystko po prostu, wiesz, skompresujemy to na maksa, żeby wykorzystać czas i tak naprawdę przyjeżdżamy na tydzień, załatwiamy dużo rzeczy, przypominamy się, robimy szum i nadal jakoś tam się wszystko to kręci, nie, bo to tak musi być chyba, nie? Tak kwiaty, już... wywiady i tak dalej. Dokładnie. Zakłady pracy, nie? Wizyty. Dokładnie. To kumam. A w Londynie na przykład, w Anglii jest scena polska? Jest, owszem. Ogólnie w Anglii jest taka społeczność polskich zespołów. Głównie grają jakieś takie metale, nie? Ciężkie rzeczy. Ale mamy paru znajomych, z którymi graliśmy koncerty. Często graliśmy w takiej miejscowości Reading. Nie wiem, czy dobrze mówię. Żeby obciachu nie było, 12 lat siedzę w Anglii, nie? Reading. Reading się pisze. To tam co roku graliśmy taki koncert z polskimi zespołami. No jest troszkę tego, nie? Tylko tak jakby oni wszyscy grają po angielsku, nie? Tak jakby nie idą w ten klimat, co my, że siedzimy w Anglii, a grają po polsku, żeby grać w Polsce. I mi jest dobrze tam, jak jest, i grają też w angielskich pubach i na angielskich festiwalach jakichś, także to spoko, nie? Tam się dzieje. No to może wy jesteście pierdolnięci po prostu. Zdecydowanie tak. Wiesz, no, to dobrze, żeście do Peru nie wyjechali, nie? Właśnie. Bo wtedy koncert w Polsce to ten. Nie, no trochę się nabijam, nie? Ale trochę też jak gdyby podziwiam za zaparcie i upór, bo mam wrażenie, że takie rzeczy przynoszą w końcu, wiesz, efekty. No można powiedzieć, sorry, że się wtrącam, no? Można powiedzieć, że przyniosły, nie? No bo co, masz na myśli na przykład zeszłoroczne męskie granie? No chociażby to, no. Chociażby Poland Rock, chociażby amfiteatr, chociażby to, że mogą się pojawić w telewizji, udzielać wywiadów, chociażby dlatego, że siedzę tu teraz z Tomą, nie? No słuchałeś tej płyty, jakby była gówniana, to byś mnie zaprosił na rozmowę. No prawdopodobnie. Nie, no, Swiernal prosił. O kurde, myślałem, że tego nie powiesz, nie? Dobra, to wszystkie z poznajomości. No jasne. Nie, akurat przypadek, że się wszyscy znamy. Nie, trochę. Dostrzegam takie rzeczy, nie? Tak jakby już bardzo jestem dumny z nas. I tak jakby chcę nadal przejść, nie? I pokonywać kolejne takie schodki, by być w końcu tam, gdzie nie będę musiał myśleć o rachunkach. Kurczę, ale wiesz co? No to w niebie chyba, nie? O rachunkach jak gdyby. To tak mi się wydaje, bo to na pewno nie w tym kraju. Chyba, że tam gdzie jesteś, jest lżej. Zgubiłem wątek, ale już go odzyskałem. Nie wiem, czy kojarzysz taki zespół, też z kolei z Polski, który śpiewa w języku wroga. Nazywa się Behemoth. Nie, oczywiście. No i to też tak trochę, bo to wytwórniowo blisko. I oni, wiesz, te początki to mieli takie, no nie do pozazdroszczenia w sumie, nie? Bo wszędzie trzeba było dojechać jakimś pociągiem, wszędzie daleko, nie? Grali tam o 12:30 w południe jako kompletni przedskoczkowie i wszędzie cierpliwie, wiesz, jeździli. No. To tak jakby, mam nadzieję, że ta historia u nas będzie wyglądała podobnie, tylko żeby to nie trwało 20 lat. Ale jak będzie trwało, to wiesz, po prostu przyjmę na klatę to, że robię to tylko już dla przyjemności i skupię się po prostu na robieniu czegoś innego, na przykład muzy dla innych, bo póki co, no... Zostawiam to jako punkt pierwszy, nie? Żeby ten zespół... A to wciąż jest, Żurkowski to jest wciąż hobby? Mówię o zespole.
Czy już... czy to jest sposób... A kiedy się kończy hobby? Kurwa, nie wiem właściwie. Wtedy, kiedy się przestaje do tego dokładać. O, i ma się na rachunki. Mhm. No to tam teraz jakoś tam się uruchomiło to wszystko, nie? Że dostajemy jakieś tam pieniążki. Wiadomo, że to nie jest, wiesz, jakieś tam mega, mega kasa. Wiesz, jak jest, nie? Ale ja nawet traktuję jako... No ja mam zajawę, nie? Chociaż po zeszłym roku i zagraniu takich fajnych koncertów, nie? I po powrocie... Zawsze mamy deprechę po powrocie, nie? Wracamy do Anglii, jest szaruwa, nie gramy, nie ma bodźców. Każdy jest zdołowany i ma ochotę po prostu strzelić sobie w głowę. Dosłownie. No i... straciłem wątek też. O, mówiłeś, że wiesz, gracie tutaj, wracacie tam, jest gówno. No, dokładnie, ale wracając z powrotem tutaj wszystko się, tak jakby wiesz, uruchamia na nowo i znowu mamy zajawę do tego, żeby to robić. Więc ja uważam, już wiem, gdzie straciłem wątek. Uważam, że ja to nadal traktuję jako zajawę, ale zdarza się tak, że morale podupadają czasami, nie? Aha. Że po prostu gramy takie super koncerty, nagle później jedziemy do Poznania z 7 osób. Nie? No. Ale to jest taki kopniak w dupę dobry i potrzebny moim zdaniem, nie? Że żeby wiesz, zaraz tam Mikołajcy super czapeczek i wiesz, udawać kozaka, który wiesz, jest gwiazdeczką, bo się pokazał dwa razy tam i tu i wiesz, jest teraz wielkim typem, wiesz. No, my tacy nie jesteśmy. Mam nadzieję, że nie zmieni nas nic, nie? Okej, czyli, bo wiesz co, ja odniosłem takie wrażenie i jak gdyby utwierdzasz mnie w nim, jak obserwowałem was na żywo, już nie pamiętam, w którym to było mieście, ale albo w których, bo to mogło być więcej niż raz, to biła od ciebie taka pokora. Znaczy taki miks pokory i radochy z grania. Nie? To jak gdyby radochy z grania to kumam, nie? No bo to jest jednak tam endorfina, adrenalinka i tak dalej, dopamina i te wszystkie rzeczy się tam wychylają w prawo, na te czerwone pola już, nie? Że się to przegrzewa. Ale rzadko jest tak, że wiesz, widzi się wykonawcę, który jest no bądź co bądź na początku swojej drogi i on ma pokorę. I on naprawdę jest... rzadko? No kurde. Z tak reguły, jakby ty jak masz się... większe doświadczenie, bo trochę, rozmawiasz z tymi ludźmi. Wiesz, to trochę jak patrzę na tak zwanych młodych wykonawców, czyli tych na początku drogi, bo to niekoniecznie musi być metrykalnie młoda osoba, to jak tylko coś się tam uda im złapać, wiesz, postawić stopę na trochę większej scenie niż dywan w dużym pokoju, no to nagle, wiesz, fofarafa, nie, tamtego, świat kurwa przed nami stoi, wiesz, otworem, tylko że no, bardzo często z tego otworu potem ciepły wiatr poleci, nie? No to być może to dobrze to zauważyłeś. No nie wiem, ciężko mi o sobie mówić w ten sposób, nie? Ale ja naprawdę jestem wdzięczny za każdy koncert, nie? I za każdą ofertę jakąś taką. To nie jest takie, że nawet gramy soundchecki, nie? U nas to trwa 15-20 minut, my jesteśmy zadowoleni. Rozumiesz? Wchodzimy, słyszysz gitarę, słyszysz, każdy słyszy, macha głową, tak? I kończymy. Dzisiaj też próbę zagraliśmy, tak mieliśmy 50 minut, zrobiliśmy 20 minut, bo brzmiało super, to po co tam siedzieć technika i... Technika musiała być szczęśliwa. Ale to jak, nie? Można odpocząć. Chłopaki już skończyliście? Ja mówię, no tak, no to następny zespół, nie? Z zapasem. Także, nie wiem, ja już, wydaje mi się, że się nie zmienię, bo już jakieś tam swoje lata mam, nie? Też jakieś przeszłość za sobą zostawiłem i ciekawą, i nieciekawą i cieszę się, że mogę to robić na maksa, nie? Naprawdę cieszę się, że mogę to robić i z każdym rokiem teraz jest coraz fajniej, więc no na maksa się jaram, nie? A do kogo byłeś porównywany i najbardziej ci to wkurwiało? Tomasz Organek. Oho. Dawid Podsiadło czasami, że tam muzycznie i wokalowo w recenzjach. Do Podsiadło? No, tam parę razy się zdarzyło. No dobra. Ale to nie, to no, najczęściej Tomasz Organek, nie? Bo tam muzycznie tam bardzo blisko gramy. No po prostu gramy, wiesz, przysterowane gitary i napierdolamy, nie? No właśnie to już trochę mnie martwi, nie? Że każdy, kto sięga po gitarę, to jest nagle organkiem, nie? To jest na maksa wkurzające, nie? Że, bo on to zrobił pierwsze, tak jakby była, wiesz, był ten moment, gdzie tam brakowało takiego zespołu. No i teraz dokładnie każdy zespół, który się pojawia po, jest zrównywany, wiesz, z Tomkiem, z organkami. No nie jest to jakieś to super przyjemne i często się to zdarza. Jakby to może teraz troszeczkę to jakoś tam zaczynamy pracować już na swoje nazwisko, nie? Że też zaprosiłem Tomasza do utworu, do westernu.
To już w ogóle, wiesz, to czasami widziałem w komentarzach, że fajny utwór Tomek, nie? I to widziałem, Tomek odpisywał, a to jest utwór Łukasza. Wiesz, to jest, takie rzeczy się działy, także no z Tomkiem, tak jakby Tomka bardzo lubimy i znamy się, to wiesz, prywatnie i się lubimy, ale najczęściej do niego, no. I jeszcze jest taki, widziałem taki komentarz, że no trochę taki happy set, muse i organek. Doskonałe, ale to, no dobra, no jak gdyby z fanami to nie wygrasz, nie? Jak gdyby to, no jasne. To ten, jeżeli chodzi o media, to pewnie robota menadżera i wytwórni, ale no, z tym Podsiadło to mnie zaskoczyłeś troszeczkę jednak. Ale tam w pozytywnym wydźwięku to porównanie było, wiesz? Nie pamiętam, czy to nie było przypadkiem na recenzji na Interi, płyty Kurz, czy coś takiego. Aha. Tam dosyć to pozytywnie wybrzmiało, nie? Nie było w negatywny sposób. Jak już negatywny, to właśnie, że o, kolejny organek. Tomek, pozdrawiam cię, jesteś super. No nie, no Tomek jest w ogóle super gościem, nie? No. I zawodowo, i prywatnie. Dokładnie. Tak wyrażę. A kto pisze lepsze teksty? Żurkowski czy Organek? O ty dziadu. Jakie pytanie mi zadał. Tak mi się nasunęło. No pewnie, że Tomek. Ja tak jakby... wiem, że nie umiem pisać tekstów. I mówię to centralnie bez tego, żebyś mi pochwalił, że piszę fajne. Bo nie piszę. Znaczy, są mega proste, szczere, ale tak jakby gramatycznie... tam się często dużo nie zgadza, nie? Ja jestem tego świadom i tam próbuję jakoś szlifować te moje pióro, ale to jeszcze potrwa, nie? Staram się, jakiś tam słuchałem rad Świernala, żeby sobie pisać, po prostu często pisać, tak samo jak ze śpiewaniem. Śpiewaj codziennie, to za 2 lata będziesz śpiewał spoko, nie? To tak samo z tym pisaniem, więc zdecydowanie, no ja bym nie wpadł na takie rzeczy, co pisze Tomasz, nie? Tam mi przypadkowo wpadają takie rzeczy raz na miesiąc, na przykład jakieś fajne zdanie, a nie, że usiądę i po prostu piszę i cały tekst do Westernu. Tam tekst do Westernu pisałem z rok, no może trochę mniej, nie? Wiesz, powstała zwrotka, później refren, miesiąc później, kolejne parę miesięcy później tam doszlifowywałem to, także u mnie proces twórczy, jeżeli chodzi o pisanie tekstów, jest bardzo czasochłonny i robię to nadal po omacku. Ale to może na tym polega. Że po omacku. No, może tak... ja cię niepotrzebnie proszę, żebyś się porównał do kogoś. A no nie wiem, wiesz co, ciężko mi stwierdzić. No tak jakby jestem początkującym tekściarzem. A czego ty szukasz w muzyce, ale nie w swojej? Co się musi zdarzyć na płycie czy w jakimś numerze, żeby cię tak chwyciło za jaja, wiesz, i na lewą stronę wywróciło, że po prostu tylko repeat. Coś poczuć muszę, nie? Jakieś uczucie, emocje, czy gęsia skórkę, czy jakąś fajną melodię, czy wiesz, coś mi przypomni ten utwór. I często jest tak, że jak wiesz, leci playlista jakaś zrobiona dla mnie specjalnie przez Spotify, to przyłączam po 3 sekundach, nie? Numer musi zaciekawić w ułamku sekundy, że od pierwszych dźwięków już wiem, o, już ja wiem, że refren będzie też spoko, nie? No czasami się można zawieść, że wchodzi fajna zwrotka, jest refren, nagle, no nie, i przełączasz, nie, 30 sekund zmarnowałem. Więc to tak u mnie wygląda. I też tak piszę, nie? Że chciałbym od razu zaciekawiać słuchacza, wiesz, nie robić intra na 3 minuty. No chciałbym, no tak, bo to się w radio nie zmieści. Nie, o tym nie, w ten sposób nie myślę, wiesz? Uwierz mi lub nie, ale do żadnego radia się sam nie odezwałem, tak jakby po tym wydaniu płyty Kurz te kawałki sobie tam popłynęły, nie? I czasami latają w tych radiach i to jest super. W ogóle jakiś kosmos się wydarzył, nie? Aha. Może to są po prostu dobre numery. Niewykluczone, słuchaj. Ty, no właśnie. Może, ten, może nie wszystko jest, wiesz, korupcją, przekupstwem i tam czarną ręką, niewidzialną rynku, nie? Może coś w tym jest. Może tak, może tak. A powiedz mi, w jaki sposób, jest jakiś patent, żeby jak się skrobie w tę scenę od spodu i tam się próbuje i się wali głową, to na przykład, nie wiem, jest jakiś patent, jest jakaś droga na skróty, jest jakaś szansa, nie wiem, kurwa, Jarocin, Must Be The Music, nie wiem. Wiesz co, znaczy nie wypowiem się o talent show, bo nie mam bladego pojęcia. Wiem, że chyba tak, no skoro tam parę osób wypłynęło z tego,
Przepraszam. I ale nadal... to jakieś tam podsiadło, czy coś, no daj spokój. Ale nadal się utrzymuje i odlepił sobie tą matkę, nie? I robi fajne rzeczy. A jak dużo tych ludzi zginęło, nie? Bo nie mieli nic później ciekawego do zaoferowania. Aha. Teraz widzę, że wracają niektórzy po wielu latach przerwy, co jest dla mnie bardzo ciekawe. To co oni robili przez te lata, nie? Tak jakby co muzyka poszła na bok. To jest ciekawe, nie? Chciałbym porozmawiać z taką osobą i się dowiedzieć. Ale... Podcast zacznij robić. Co... Obawiam się, że konkurencja jest za duża. Co ty? Ale odpowiadając na twoje pytanie, nie? Wydaje mi się, że drogi na skróty nie ma, bo nawet jeżeli się pojawisz w takim miejscu, nie? Jak jakiś opener, to nic nie daje. Znaczy, wiesz, przez chwilę jest hype, w internecie lecą lajki, ale po ile to trwa? To trwa parę tygodni i raptem, wiesz, znajdujesz się dokładnie w tym samym miejscu, gdzie byłeś. No, nie dostajesz tysiąca ofert, nie? No chyba, że naprawdę wypłynąłeś, ale żeby naprawdę wypłynąć, no to trzeba zagrać tych koncertów od groma i no, otoczyć się dobrymi ludźmi, którzy chcą cię wesprzeć, mieć dobry zespół, który, wiesz, ma wspólny cel. Może to jest droga na skróty, wiesz, znaleźć super bandę, i z nią grać po prostu, nie? Znaczy, wiesz, najlepszą drogą na skróty jest iść prosto. O, no widzisz, kurde. Można możemy skasować, ja to powiem? To ja też przemontuję, tak żeby to było, że to ty. Kurczę, no z jednej strony to, co mówisz, jest brutalne, ale z drugiej strony napawa nadzieją. Tak sobie myślę, bo to mimo wszystko jest jakaś oznaka normalności, nie? Tylko pytanie, czy słuchacz nie jest przegrzany. Nie, bo znaczy generalnie mam jakoś tak coś w sobie takiego, że trochę współczuję zespołom, które no, muszą jeszcze walczyć, zabiegać o atencję, nie? Bo... Ale mówisz o nowych zespołach, czy no takich, które były i spadły i muszą od nowa budować? Raczej o nowych, nie? Bo jeżeli ktoś był i spadł, to znaczy, że coś nie pykło, nie? No jak gdyby life is brutal, nie? To jak gdyby, no tak jest w każdej dziedzinie życia, nie? A nie myślisz, że na przykład właśnie takie zespoły, które były i upadły, to zabrakło po prostu takiej, wiesz, no dobra, to jeszcze raz. No tak, no to jeszcze raz. Opuszczają i po prostu idą do roboty, nie? Ja tak nie zrobię. Tak jakby nie odpuszczę sobie muzyki, nie? No, no znaczy, może wiesz, to jest jeden zmienia branżę, drugi próbuje jeszcze raz. Jeszcze nie? Raz, właśnie, nie? Wiesz, to jak gdyby kwestia osobnicza, nie? Ale wydaje mi się, nie wiem, czy mi się wydaje, ale tak no, próbuję się zastanowić, nie? W jak wielkiej dupie są zespoły, które naprawdę zaczynają, nie? Tak, ten pierwszy raz. Przez to, że w tym środowisku cyfrowym jest tak równy dostęp do wszystkiego. Każdy ma dokładnie tak samo pod górę. Każdy ma dokładnie te samo grubości, kurna, folii spożywczej, atencję słuchacza, bo codziennie miliard numerów wjeżdża do netu na przeróżne... No jak gdyby, wiesz, no... No nie, słuchaj, nie jest to łatwa rzecz. My jesteśmy nadal też na początku tej całej drogi. No troszeczkę już tam, wiesz. To ja może powiem, jak ja po prostu wbiłem się do mojej wytwórni, nie? To powiedz. No może to będzie radą po prostu dla takich zespołów. Powiedz. Złożyłem zespół z chłopakami, nie? I powiedziałem, dobra, chłopaki, to co, nagrywamy płytę. Jak nagrać płytę, nie? No i ja sobie myślę tak. Paweł Świernalis nagrał płytę i dostał kontrakt w Kajaksie. Ja mówię, Paweł, z kim nagrałeś płytę? Mówi, ty, z Pawłem Cieślakiem. Jest super. I tam widziałem, że z Mistykiem już współpracował. Ja myślę, ja chcę iść do Mistyka. Paweł tam coś tam już współpracował z nim. No to dzięki Pawłowi poznałem Pawła Cieślaka. Pojechaliśmy tam z Patrykiem nagrać płytę. I tą płytę wystąpiłem numer do Całki, żeby do niego zadzwonić. Oczywiście nie odbierał 16 razy, ale za 17 odebrał. No. I powiedziałem, cześć, jestem Łukasz, nagrałem płytę u Pawła Cieślaka i chciałbym wydać u was płytę. No i to wyślij płytę. No i później 40 razy dzwoniłem i pisałem SMS-y, aż w końcu wymyślili sposób, bo się spodobał mi ten materiał, nie? Mówię, wymyślili sposób, że wiesz, takie wydadzą trzy zespoły jednym rzutem, nie? I tak się zaczęło. I później już po prostu za ciosem, wiesz, skoro udało się podpisać kontrakt, przepraszam, no to już nie odpuściłem, nie, do tej pory. No i tak to już się zaczęło, nie? Po prostu zadzwoniłem. Kurwa, zadzwoniłem, no 17 razy dzwoniłeś, wysłałeś 32 SMS. Stary, zadzwonił 1000 razy, nie? Ja wiedziałem, że uda się to zrobić, nie? W to naprawdę wierzyłem. Ale to wiesz, to inny na przykład, nie wiem, jakiś Rawicz by tak sobie pomyślał, kurwa, może nie chcą, może nie chcą powiedzieć, już tyle razy dzwoniłem,
Może oddzwoni. No to jest z takim charakterem i z taką cechą może być ciężko osiągać sukcesy, nie? A. To teraz mi to mówisz? Ja jestem gościem, który napierdala, nie? Jak drzwiami nie da rady, to oknem. I wybijam, jak nie da się okna wybić, to spalę całą budę. No po prostu chcę. Bardzo chcę i oczywiście tylko się śmieję, nie? Tam szyb nie rozbijam, ale no bardzo mi jak mi bardzo zależy, to znajdę sposób, nie? Nie mówię o chodzeniu, lizaniu dup, nie? Dla wszystkich dookoła, bo nie o to w tym chodzi, bo to od razu człowieka wyczujesz, nie? Że idziesz do kogoś interesownie i mu wylizać dupsko, ze przeproszeniem, no to cię od razu pogoni, bo taki człowiek już po prostu takich ludzi przewinął, wiesz, 20 tysięcy, nie? Przed tobą. Więc jeżeli wychodzisz ze szczerą intencją i mówisz, słuchaj, no nagrałem tę płytę, zależy mi, chcę, jeżeli ten materiał się faktycznie broni, no to wydaje mi się, że jest mnóstwo opcji, żeby zacząć w ogóle budować karierę, macham palcami. No. Więc wystarczy tylko chcieć. No, wiem, że to brzmi jak jakiś głupi frazes, ale naprawdę jak się w to wierzy i mocno chce, tak jak ja, jestem takim powaleńcem, że wiesz, straciłem teraz mnóstwo pieniędzy, bo musiałem naprawiać vana i powinienem w ogóle tu nie przyjeżdżać, żeby odciąć wszystkie koszta i naprawić ten samochód. A mam to w dupie, no. Niech pójdzie ten samochód na złom, a ja tu zyskałem o wiele więcej niż ten samochód, który tam pójdzie na ten złom, nie? Dobra, słuchaj, to mam do ciebie prośbę, wiesz, bo radio to jest taki teatr wyobraźni, nie? Czy podcast to pewnie też, nie? Znaczy to taki, kurwa, nie wiem, może teatr to nie, no ale taka operetka, nie? Powiedzmy wyobraźni, niech będzie, bo to trochę z przymrużeniem oka. Ale weź sobie zamknij oczy i sobie pomyśl, on naprawdę zamknął oczy, ja też. Teraz nie widzę, czy on otworzył, ale... Mam zamknięte. Tak? No, ja też. Wyobraź sobie, że jesteś menadżerem muzycznym. Przecież ty masz wszystkie skillsy potrzebne do tego, aby poprowadzić zespół. Okej, mogę otworzyć oczy? Tak, bo ja już dawno otworzyłem. Nie udało mi się wyobrazić siebie jako menadżera, ale nie dlatego, że nie chcę. Za ciemno było. Nie, właśnie ta jarzeniówka mnie raziła w oczy i cały czas myślałem o jarzeniówce, nie? Pytasz mnie o to, czy mógłbym zostać menedżerem zespołu? No. Bardzo bym chciał kiedyś to zrobić. Już tak jakby... Ale to co, nie ma zespołu takiego, który byś mógł wziąć? Jest. Jest. Jest i nawet takim chłopakom pomagam. Tam małymi kroczkami, nie? Coś tam wiesz. Wujek Łukasz jestem, nie? Tak na mnie mówią. No, coś tam próbuję, jakiś, wiesz, pokazać, dzwonią, słuchaj, wydaliśmy singla, gdzie tutaj można by było uderzyć, nie? Czyli jak tam się do tego antyradia na przykład dostałeś, nie? Że się puszcza takie radio. Wiesz, no, nie dzwoniłem do nikogo tam, nie? Po prostu tak jakby udało się, nie? I poleciało. Ale tam paru jakichś ludzi znam i zadzwoniłem, zapytałem, czy by chcieli takich młodych chłopaczków na wywiad. Mówię tu o zespole The Boards, w ogóle pozdrawiam chłopaków, to nie będę ukrywał, nie? Tak jakby to nie jest oferta menedżerska, ale po prostu pomagam. Tak z dobrego serducha, bo są super chłopaki, nie? Tacy, dokładnie czuję to ten sam vibe, co my mamy, nie? Tak jakby szczery luz. Taki, że nie za wszelką cenę i wiesz, pozabijać wszystkie dookoła, tylko tak szczerze i fajnie, nie? Podchodzę do sprawy. Więc udało mi się załatwić na przykład koncert, im zagrali support przed Tomkiem właśnie, bo kiedyś my mieliśmy zagrać. Niestety nam się pokryły daty, tak żeby mieliśmy swój koncert tego dnia. I akurat właśnie z Tomkiem z zespołu The Wars siedzieliśmy u innego Tomka w Warszawie, te same Tomki. I zadzwonił Tomek, organek, nie? I tam, czy Przemek, przepraszam, to zadzwonił Przemek chyba, menadżer. I się pytał, czy zagramy w Stodole support przed Orkankiem, nie? Czy, wiesz, terminy nam się nie zgadzają. Ale mam tu chłopaka z Suwą, który ma super zespół i na pewno się ucieszył. No i chłopacy zagrali w Stodole, nie? I takie małe kroczki, wiesz, tutaj tu do radia skierowałem, tak jakby fajnie się dzielić tym, wiesz, co się tam, te doświadczenie swoje jakieś nabrało. Mi też pomagano, nie? Tak jakby, więc czuję, że jestem w obowiązku w ogóle oddawać to, co mi dano. I staram się, tak jakby, wiesz, jak jest okazja, to nie jestem psem ogrodnika, w żadnym wypadku. Tak jakby, jeżeli mogę, to bardzo chętnie pomogę. I kiedyś myślałem o tym, tak żeby robić to, wiesz, na pełen etat. Tylko, że w swoim zespole jestem na pełen etat też menadżerem, nie? Pomimo, że mam menadżera, to też jestem menadżerem. Wpisuję na maile, dzwonię, wiesz, ogarniam wyjazdy, wszystkie takie rzeczy. Tak właściwie my wszyscy jesteśmy menadżerami w tym zespole. Ale ja najbardziej. Ja najwięcej. The managers. No, menadżer od
Ja jestem od wymieniania opon, zalewania vana, wiesz, naprawiania go przed trasą, dzwonienia, ogarniania koncertu, jakieś takie rzeczy, nie? Oczywiście od niedawna mamy menadżera takiego na stałe, nie? Od jakiegoś roku chyba, nie? Współpracujemy z Olkiem. Także trochę tutaj to już ułatwia sprawę, bo Olek jest kompetentną osobą w pisaniu i w rozmawianiu, nie? Ja używam takiego prostego języka, bezpośrednio, więc wiesz, czasami można mnie źle odebrać, gdzie nie mam złych intencji, ale mogę wyjść na prostaka po prostu, nie? A on jest taki, wiesz, dzień dobry, tutaj matki zespół, Żurkowski. Tu wizytówkę mam. A ja no, cześć, Żurek jest, to możemy zagrać? co brzmi lepiej, nie? A nie żałujesz, że się nie urodziłeś ze 40 lat wcześniej? W ogóle, co ty, bez sensu to by było. Coś tu naprawdę? No, maksa. Czemu? Bo i tak bym nie zdobył pewnie instrumentu, żeby grać, o ile bym się urodził i miał na to samą zajawę, tak? No, w sensie, tak, muzycznie. To nie? Pewnie bym ich nie zdobył, a poza tym teraz już bym był stary i już bym miał wszystkie najpiękniejsze lata za sobą. To nie było przykryska do ciebie. Nie, a tak poważnie, bardzo lubię te czasy, w których żyję, komputery, wtyczki do kompa, miksowanie na kompie, nagrywanie we własnym studiu. Wiesz, to jest no super, super są te czasy, ja je bardzo lubię, nie żałuję. Naprawdę. A na pewno łatwiej byłoby w tamtych czasach się wybić, bo też konkurencja była mała, nie? To pod tym względem tego super nie wiemy było. Sobie, tak. Ale bym i tak się nie zamienił. Jeżeli bym mógł być tam 40 lat temu sławny, przez to, że nie było tej konkurencji i oddać to, co mam dziś, to bym się nie zamienił. A pewnie narkotyków się boisz, co? Ja nie biorę narkotyków i nie polecam nikomu brać żadnych narkotyków. Zdrowo. Miłość, przyjaźń, muzyka. To dokładnie. Ten, nie? Woda, prąd i gaz. Jak to mówię. A słuchaj, najgłupsza rzecz, o którą zostałeś zapytany, na przykład w radio, albo dzisiaj w telewizorze, bo byłeś tam, słyszałem. No kurczę, no byłem. Skąd nazwa, to rozumiem, nie? Jakby, ale... Tak. Boże, ty wiesz co, że muszę pomyśleć, czy mi coś przychodzi takiego do głowy. Chyba mi się nie zdarzyło. Samych mądrych interlokutorów miałeś? Nie. Wiesz co, to powiem. No. Bo ten żart może skumasz, bo znasz tą osobę, nie? Często przekręca się moje nazwisko. I nie mówi się Żurkowski, tylko Żurawski. A. No i to mnie wkurwia na maksa, nie? To jest, jak można, wiesz, przygotowywać wywiad i powiedzieć przed tobą, wiesz, Łukasz Żurawski. Wiesz, to wystarczy przeczytać Żurkowski, Żurawski, Żurkowski, to dwa różne nazwiska, nie? No to mnie najbardziej wkurzyło, nie? Może nie jest to najgłupsze pytanie, tylko no, denerwują mnie takie przekręcenia mojego nazwiska. No, to tak. Yeah. A powiedziałem o tym, bo wiem, że z Szymonem się znasz, że świetno znam, też go znam, także tak. To śmieszna historia. Ale to nie Szymon, rozumiem, Szymon nie przekręcił. Nie, Szymon, nie, w jakimś tam, kilka razy się to zdarzyło, nie? Także... Podobne nazwiska, nie? Podobna wytwórnia. Też, ale ja byłem pierwszy. To prawda. Ale maile wychodzą z tych samych adresów od nich, wiesz? Może tak, nie chcę tłumaczyć, nie? Ale... Myślisz? Nie, no teraz się tak trochę ten, nie? Trochę się tutaj podpuszczam i prowokuję. Proszę tam te maile uporządkować. No, w Mistiku. Nie, no to oni to mają dobrze, nie? Ale to mówię, bo to jest wina tego, co czyta, nie? Albo nie czyta. Nie daj Boże. No, to pewnie tak, ale takiego pytania głupiego nie jestem sobie w stanie teraz przypomnieć. Nie było skąd nazwa. Ja mam w ogóle słabą pamięć, nie, do takich rzeczy. Dobrą, ale krótką. Dokładnie. No, pamiętam dużo rzeczy z przeszłości. To od narkotyków. A nie, ty nie bierzesz. To nie. No tak. Od jakich? Co? No dobrze, mój drogi, nie będę się trzymał przed Żylardowem i przed Warszawą i Żylardowem i Warszawą. To już? No już. Ziom, a ty ile byś chciał? Fajnie się zaczął gadać. Gadałeś. I widzisz, to i tak się robi interesy. Tak ale się robi. Fajny ale wrócisz, to, wiesz, Artur. Jak wrócisz z kolejnym jak gdyby materiałem, nie? A mogę coś powiedzieć o no kolejnych tak, rzeczach? No tak, bo się zareklamować troszkę. Walicie teraz, tak, nie? Dokładnie. Nagrywamy bębny w Toruniu, zaraz po koncercie. Na naszą trzecią płytę. Teraz taka koncepcyjna. Będzie o Obławie Augustowskiej, tam klimaty z mojego rejonu, że tak powiem, smutne historie ludzi, którzy tam potracili życia, rodziny.
Stworzyliśmy takich 10 piosenek o tym. Teksty napisała do nich Ola Górecka, którą pozdrawiam. O. Pewnie. Tak, też pozdrawiam. Pozdrawiamy Olę. No. Może klip wam jeszcze zrobi jakiś fajny. Wiesz, że jeden zrobiła do piwnicy Udowgierdów, którą nagraliśmy z Pawłem, nie? O. Z Fiernalem. Także na pewno zrobi kolejny, do kolejnego singla. I to ma się ukazać już w tym roku. Nakładem Mistika. To niespodzianka. Aha, surprise. No, ale mogę to powiedzieć, bo już to napisałem na Facebooku, także to żadna tajemnica. Łe, to myślałem, że jakiegoś gorącego newsa sprzedasz, a to taki kolega jesteś, patrz, kurno. To ale... ja tu po nocach siedzę, nagry, męczę się z tobą przy mikrofonie. Jaki gorący news. Kurwa. A idź. Wytnę mam na koncie 10 funtów. Wytnę ci to, tę końcówkę. Nie, śmieję się. Bardzo ci dziękuję, że jak gdyby pomimo awarii busa. A kurde, powiedz jeszcze z tym busem, przecież ten stolarz i tak dalej. Może byś jakoś dobrego człowieka tutaj... To... Nie tylko, nie ma, po tej planecie nie chodzą same chuje, no. Nie, właśnie i to mi uzmysłowiło ostatnie kilka dni. No może całej historii nie będę opowiadał o tym, że nam się van zepsuł, jak to wyglądało, ale rozkraczył się pod Londynem na autostradzie i byliśmy w totalnej dupie. Nie mieliśmy jakiejś perspektywy na wypożyczenie vana, bo to jest taki hajs, że po prostu się nie opylało. I zaczęliśmy myśleć, że polecimy samolotem. Weźmiemy tylko gitary, kupimy dwa bilety, czyli wiesz, ty na jednym siedzeniu obok gitara, bo tak się lata. Ale to też ogromny hajs by wyszedł tak naprawdę za te loty, by się po prostu totalnie nie opylało. Zadzwoniłem do kolegi, przyjaciela, do Olka Mazurkiewicza. Ja mówię, Olek, jesteś w takiej dupie, gdzie jesteście? Gdzie jesteście, co się stało? Ja mówię, wam się rozkazał, gdzie jesteście, wyślij poskot. Jestem za 2 godziny i przyjechał. Przepakowaliśmy sprzęt. Zabrał nas do domu, pojechaliśmy 2 godziny z powrotem do jego domu, stawiliśmy vana gdzieś tam pod stacją. No i przespaliśmy się, on rano wstaje i mówi, no już załatwiłem wam vana. Ja mówię, co? Jak to załatwiłeś vana? No o 18 idziemy odebrać od Mariusza. Mówię, jakiego Mariusza? No to poznasz. No idziemy po prostu do tego Mariusza. Chłop nas widzi pierwszy raz na oczy, wchodzi, wiesz, 4 chłopa. Mówi, no macie tu kluczyki, tylko ten, jakbym mógł prosić to, żebyście w środku nie palili. Mówię, gościu, nie? Jesteś cudowny, bo tam życie ratujesz, nie? Także Mariusz, Olek, dziękuję wam serdecznie za to, bo żeby nie ci ludzie, to prawdopodobnie mogłoby to się gorzej skończyć. Może byśmy przylecieli jutro, może byśmy nie przylecieli, nie wiadomo, czy by były jakieś tam loty, więc no, uratowali nam życie. Na pewno uratowali nam nagrywanie bębnu, bo mogliśmy spakować bębny do vana, nie? No to jak gdyby jest duch w narodzie i strasznie się cieszę, że super, takim pozytywnym akcentem. No, jestem zbudowany. Szatan. Szatan. Dzięki wielkie. Pozdrawiam wszystkich. Pa. Pa, 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 pa. Ta, 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 ta. Do widzenia. Chlepagienia. Będzie? Dzięki. Będzie. Czekaj, ja się zdjęcie musimy zrobić. Dziękuję. Był to podcast niezależny Rozmowy Rawicza. Autor pragnie podziękować słuchaczom za wsparcie projektu w serwisie patronite.pl. Nic dla was bez was. Bez was. Opieka i oprawa dźwiękowa Sfiernalis. Oprawa graficzna Mateusz Wójcicki. Naturalnie, naturalnie. No, nie ganiamy zaplanowane. Nie ganiamy inaczej. Ale myślałem, że kurwa mi się uduszą, mi się tak kasznąć ciało, kurwa. A idziemy zajarać? No tak, właśnie, tylko jeszcze zdjęcie siekniemy, póki dobra. Jesteśmy. To musimy zrobić tak, żeby nie odstawały. Hop. A ty co później robisz? No z nami coś mogę, nie wiem. No to ogólnie jest taki plan, że... Wiesz, Olek ma jakiś tam, jego znajomi tam w Płocu Kultury jest jakaś knajpa, nie? Tak. Tak, dokładnie. I tam jest jakiś urodziny jakiejś jego koleżanki, będą znajomi. Ja mówię, no to my też tam pójdziemy na piwo. Mówię, no i właśnie o to chodzi. Nie? Tak jakby nie idziemy na urodziny, ale idziemy na browara tam i będziemy już na urodzinach, nie? Kurwa, chytry plan. No, chytry chuj. Bez prezentu, kurwa. I się wijasz, mówię, cześć, wy też tutaj? A macie darmowe wino? A ta pizza tutaj jest dla wszystkich? Pizza, pizza. Pizza Hut. To co?